Undertaker. Dlatego, że Leo Marx sięgnął po psychoanalizę Zygmunta Freuda. A wiemy, że w psychoanalizie Zygmunta Freuda dokonał się bardzo ważny proces dla naszego spotkania, a mianowicie to, co jeszcze dla Marksa, Engelsa czy Hegla stanowiło o boskości, to Sigmund Freud określił jako totalny absurd. Musimy zatem uwolnić według Freuda wszelki byt, jakbyśmy go nie pojęli, od jakichkolwiek resztek boskości, od jakichkolwiek resztek ducha, rozumu. Dlaczego? Dlatego, że Freud dokonał psychoanalitycznej radykalizacji bytu. Tak jak jeszcze u Marksa i Engelsa ta sprzeczność jest powiązana z resztkami tożsamości, co zresztą i Hegel twierdził, że zasada stojąca u samych podstaw bytu to jest zasadą tożsamości i zarazem nietożsamości. Czyli proszę zauważyć, że czy pojęciowo, czy także myślę, że w sensie jakiegoś motywu jest jakaś tożsamość przekazywana dalej, czyli jest utrzymywana w mocy. Tylko że ta tożsamość w sensie dialektyki hegelowskiej, ona, jej istota jest określona przez nietożsamość. Ale jeżeli chcemy wiernie interpretować system idealizmu absolutnego, to musimy przyznać, że pojęcie tożsamości w sensie dialektycznym istnieje. Sigmund Freud uczynił krok dalej, bazując bardzo mocno na dialektyce Hegla, ale także i Marksa i Engelsa. Uczynił krok dalej w tym sensie, że o żadnej resztce boskości, tożsamości, czy tego, co pozytywne było w pojęciu bytu jako materii u Marksa, Engelsa, czy ducha absolutnego Hegla, nie może być mowy. Dlaczego? Dlatego, że Freud uznał, że tym ostatecznym łonem wszystkiego, co istnieje, to już nie jest materia, która się dialektycznie w czasie i przestrzeni rozwija, która się wyobcowuje i żeby później się je tak pojednać ze sobą, żeby stanowić jakąś tam przejściową tożsamość, bo w sensie absolutnej tożsamości to tutaj nie ma takiej możliwości, żeby się do niej, tak mówiąc, dostać. A u Sigmunda Freuda, drodzy Państwo, tym łonem wszystkiego, co jest, to jest popęd. A wiemy, drodzy Państwo, jaka jest struktura popędu. Struktura popędu pojawiła się w sensie i historycznym, i ontologicznym poprzez nadużycie wolności, czyli mówiąc językiem teologii, pojawiła się w momencie grzechu pierworodnego, jako skutek grzechu pierworodnego. Mamy osłabienie naszych dążności naturalnych, to co klasyczna myśl średniowiecza wyraziła ap
virtus naturalis, czyli naturalne dążenie człowieka do tego, żeby w pełni stać się takim, który został zaplanowany przez Boga w wieczności, Boga objawionego w Jezusie z Nazaretu. I tutaj, drodzy Państwo, ta struktura popędu, na czym ona polega, to jest, drodzy Państwo, sprzeczność jako taka. Tej sprzeczności Sigmund Freud pojednać nie zamierza. Freud chce pozostawić sprzeczność jako sprzeczność. Ale rzecz ciekawa, Freud pyta. No dobrze, ale jaka jest ta struktura? Gdzie jest to ostatnie ogniwo popędu?